Marusa Żużna, Tarnów, więzienie 1941 rok. Tak bardzo nas zmieniło to więzienne życie. Tak nauczyło wszystkiego. Wszystkiego. Taką treść ogromną mają słowa dzisiaj. Daj nam, Panie, chleba naszego powszedniego. Zbaw nas od złego, bo Ty wiesz o wszystkim. Wina nasza ogromna, żeśmy Polakami. Jeśli dzień zmartwychwstania ojczyzny jest bliski, prosimy Cię gorąco. Daj, niech doczekamy. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz oknie. Jest na świecie taki dom, całkiem niedaleko stąd, w którym stoisz oknie. Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Proszę, Polsko, nie umieraj.
Serce Polski już nie bije. Pytanie jest tylko, czy jesteśmy w stanie doczekać się momentu reanimacji. Kto podejmie się tak zwanego sztucznego oddychania? Ja wiem. Szkoda tylko, że tak mało osób dochodzi do takiego wniosku, bo na miejscu nie ma ratunku, żeby każdy wiedział. Pod latarnią, gdzie się stoi? Nie. Mam wrażenie rewelacyjne dla totalnej większości. Półgłówków. Jest na świecie taki dom? Dla kogo ten dom jest? Witku. Twoja piosenka, twoje słowa dają mi siłę do walki. Teraz są takie czasy, że niektóre słowa niestety należałoby zmienić. Przykre to jest, żeśmy doszli do takiego punktu kulminacyjnego. Jest na świecie taki dom. Póki te wszy, zaprzańce, śmodruchy, niewydrapane, będą trzymać się to berło, razem ze wspomagającymi, takimi jak Szczęść Boże, ułany konfidenci i tym podobne, nie liczmy na cokolwiek, ponieważ to są najgorsze lewackie gnidy. Te, które tworzą imaż tak zwanych ruskich onuc. Ci naganiacze robią to celowo i tak nazywając. Oni się przed tym bronią, będąc szczęśliwi, że plan idzie dobrym torem. Jeszcze raz powtarzam, gdyby niedźwiedź miał takich jak oni, to państwo by nie istniało. Poza tym dajmy sobie spokój z takimi nawet porównaniami. Jeżeli mówimy, drodzy państwo, na temat stanu psychicznego tak zwanej Polski czy korporacji, tak bym to wolał oznakować, tak bym to wolał oznakować, to powiem wam otwarcie, że patrząc przynajmniej na ostatnie kilka lat, nie ma jakiejkolwiek nadziei, ponieważ z roku na rok jest coraz gorzej, aczkolwiek z każdego roku nie można sobie wyobrazić, by można było wejść w następny, gorszy. Czy ja się dobrze wyraziłem? Aczkolwiek widać z tego, że dna nie ma. One już dawno zostało przebite. I jeszcze raz powtórzę. Nie ma nic gorszego niż tchórzostwo. I teraz jeszcze jest jedna rzecz. Odwaga to znaczy nie głupota. Odwaga to znaczy nie głupota. Odwaga to znaczy męstwo podyktowane rozumem. To, czego dzisiaj absolutnie w społeczeństwie tak zwanym polskim nie ma. Jak ono się może odrodzić? W jaki sposób? To by trzeba było przymusić się tak do rozumu i tak czy owak poczekać na nową generację, która zostanie wychowana w rozumie i w męstwie. Serce, rozum i odwaga. To, co my mamy dzisiaj, absolutnie nie jest w stanie się odrodzić. I nie liczmy na to. Najgorsze jest to, drodzy państwo, że człowiek chciałby poruszyć rzeczy, które niestety wybiegają za bardzo w przód. Więc tym samym nie są zrozumiałe. Naprawdę, skorodowane łby, wyprostowane jak struny
od gitary Bob Dylana te zwoje. Nie pozwalają przyjąć nic poza głupotą. Powtórzę jeszcze raz. Wszystkie drogi są otwarte dla zaprzańców, takich jak One Confident i tym podobni. Poza prawdą będziecie płakać. Nie wiem, czy zdążycie wyjąć chusteczki. W końcowym etapie oczywiście. Takie wy macie skorodowane łby. Ciężko mi jest w ogóle zaczynać dzisiaj program od jakiegoś czasu. A dlaczego? Zaraz powiem. Formalina. Ukry. Terasa. To pseudostwór położony w Palestynie, który od końcowych lat 40. nic nie robi, tylko morduje. Na oczach wszystkich, kto się przeciwstawia. Tylko nie wiecie. No nie tylko. Kraje BRICS-u. Tak to bym powiedział. Natomiast tam, gdzie wy żyjecie, pokraki intelektualne, czyli w tak zwanej Unii Europejskiej, stworzonej przez tych za oceanu, czyli mówię tu o krajach też również euroatlantyckich, Stany Zjednoczone. No nie. Tu propaganda przebiła dno. Przebiła dno. Jeżeli, drodzy Państwo, patrzymy na stan obecny, ilość zabitych Palestyńczyków i niekończące się prowokacje, to o czym to świadczy? Przypominam, że Netanjahu jest zbrodniarzem, którego spokojnie można porównać do najgorszych najgorszych. Miał być sądzony, nawet u siebie. Dlaczego do tego nie doszło? No to proste, ponieważ stwór, który się, że tak powiem, zainstalował pasożytniczo w Palestynie, jest sponsorowany za oceanu. Jest sponsorowany przez tych za oceanu. Jeżeli ktoś nie wie, to niech się po prostu dokształci. Tam idą niebotyczne pieniądze, zawsze szły. Przypominam, ze wszystkich manipulacji, jak i również antysemityzmu i tym podobnych wynalazków, czerpią zyski 10 rodzin najbogatszych, tych niewydrapanych. W związku z tym, mentalność, bardziej bym to ujął, brak mentalności powoduje niebotyczny egoizm i nawet wśród swoich nie ma sentymentów. Liczą się tylko i wyłącznie te stwory, o których mówiłem. 10 podstawowych. I nawet między sobą oni by się pochlali, ponieważ tam nie ma jakichkolwiek cech, które by mogły stworzyć imaż, że jest odrobinę człowieczeństwa. Tam jest choroba totalnie mentalna, która nie dopuszcza. Nawet robi zasłonę dymną przed samym sobą. Oni mają bielmo na oczach, drodzy Państwo. Oni sobie nawet chyba faktycznie nie zdają sprawy, ku czemu to zmierza. Konflikt, jaki jest między niedźwiedziem a Ukrainą, jest sprowokowany w 100% przez nich. Oni dobrze o tym wiedzą. I oni będą doprowadzać do tego, by doszło faktycznie do maksymalnego wyczerpania cierpliwości niedźwiedzia. Nie odbyłoby się to nigdy, gdyby nie głupota społeczeństwa Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i tym podobnych stworów. Naprawdę należy się czyściec
Nie będzie mi żal absolutnie tych, którzy odejdą. A niby dlaczego? Czy sens życia jest jakikolwiek, będąc ciągle na kolanach? Patrząc na nich, widać, że tak. Natomiast dla człowieka nie wchodzi do rachubę. Widzicie, to co się odbyło ostatnio w Izraelu, że został Polak zabity. Popatrzcie sobie, mordowanych jest tysiące Palestyńczyków. A już w tym ostatnim okresie to już przechodzi ludzkie pojęcie. Pomijając reakcję polskojęzycznego, a czego się spodziewaliście? Przecież to są ludzie tych za oceanu. Totalna większość jest czosnkowych, podnóżków, tak? Czego się spodziewaliście? To jest tylko i wyłącznie wasz wybór. Wy żeście doprowadzili do takiego stanu społeczeństwo pseudopolskie, na które mi się wymiotować chce w swojej większości. Dzisiaj podać rękę? Polakowi? Jakiemu Polakowi? Jakie ja mam szanse? Jaki jest procent, że ta ręka jest polska? Bo nie wystarczy się urodzić w Polsce, by być Polakiem. Każdy człowiek powinien być wsparty tradycją, kulturą, wiarą, wartościami. Indywidualizm tym steruje. Jakie wy macie przykłady? No widać gołym okiem. Czosnkowe, skoro za nim idziecie. O czym z wami rozmawiać? Przecież te nasze programy z panią Joanną, drodzy państwo, one tak naprawdę nie powinny mieć miejsca. Ponieważ my staramy się robić coś, co powinno uprzedzić przed tym, co się dzieje. A to jest zbyt za bardzo zaawansowane. Ponieważ dzisiaj ludzie otwierają oczy na coś, co jest od dziesiątek lat już. I oni są zdziwieni. O czym w ogóle z wami gadać? W swojej większości oczywiście. Nie mówię tutaj o swoich słuchaczach. Jeszcze raz powtarzam. Zastanawiam się, co mógłbym z panią Janną zrobić, żeby faktycznie zwiększyć ilość niesłuchaczy, zrozumienia naszego przekazu. Niesłuchaczy, zrozumienia tego przekazu. Czy znajdą się tacy, którzy pójdą dalej, będą kontynuować te myśli? Czy jest to w ogóle możliwe? Nie. Będziecie żyli z roku na rok. Gdzie w pewnym momencie nie będzie świąt. Żadnych. Będziecie wiedzieć tylko i wyłącznie, że jest nowy rok. Tylko to nie będzie nowy rok po chrześcijańsku. Nawet nie będzie jakichkolwiek syndromów tego. Po prostu zmienicie sobie datę na następny rok. I to wszystko. Półgłówki. Zaprzańcy. A zresztą i tak nie jestem w stanie znaleźć, jak ja to zawsze mówię, w jakimkolwiek języku odpowiednika na to, co ja czuję, jaką pogardę czuję do tej większości. A w szczególności właśnie, ponieważ jestem Polakiem, do Polaków czuję pogardę. Pełną świadomością, jeszcze raz powtarzam, nie ma takiej możliwości, by z tego, co my mamy dzisiaj w Polsce,
cokolwiek wyrosło. To tak jak ziemia. Ziemia zniszczona totalnie potrzebuje czasu. Te nasiona, które mogłyby kiedykolwiek wykiełkować, będące już, nie są w stanie. Nie są w stanie, ponieważ ten pasożyt jest ponad tym wszystkim. A w związku z tym musi być stworzona nowa generacja ludzi opartych na sercu, rozumie, a przede wszystkim odwadze. Ciężko to zrozumieć, prawda? Jak ciężko zrozumieć jest miłosierdzie walczące, jak i również dyktaturę w kierunku dobra lub zła. Wy nawet tego nie rozumiecie, że tą dyktaturą w kierunku zła jest demokracja. A jeszcze lepsza będzie demokracja bezpośrednia, bezprogowa. To, co w najbliższym czasie z pewnością wejdzie. Choć nie wiem, czy to w ogóle jest potrzebne. Ponieważ jeszcze raz powtarzam, głupota sięgnęła zenitu, mówię tutaj o społeczeństwach. A w związku z tym, jaki problem jest i zaprowadzić tam, gdzie się chce. To nie jest tak, jak wtedy się mówiło. Ludzie to bydło. Wystarczy założyć im odpowiedni łańcuszek na szyję i zaprowadzić się ich tam, gdzie chce. Alfred Lampe, NKWD-owska gnida czosnkowa, morderca. Jaki łańcuszek? Jaki łańcuszek? Dzisiaj sami pójdą. Nawet wiedząc o tym, że to jest ostatnia ich droga. Nie podejmą walki. Nie dopuszczą nawet do własnej głowy, że faktycznie idą na tą rzeź. A jeżeli komukolwiek wejdzie to do łba, to po prostu nie dojdzie, bo umrze ze strachu. Takie mamy dzisiaj społeczeństwo, drodzy Państwo. Społeczeństwo, które jest silne przed komputerem, bardzo silne, anonimowo oczywiście, takich mamy mnóstwo, szmat ostatniego sortu. Ja nawet nie mam ochoty wymieniać ich logo, bo się spawiować idzie. Możecie ich zobaczyć. U Wilczyńskiego, Wolfa, u Sendeckiego, Kamsztora, u Ojsztańskiego, u Anna Konfidenta. Tam siedzą. Oni robią wspaniałą robotę dla Konfidenta Łana, nazywając go, jeszcze raz powtarzam, ruską onucą. Pęka ze śmiechu ten pajac, ta łysa pała, ten półgłówek. Popatrzcie na niego, jak on wygląda. Zwykła kreatura ostatniego sortu. I pod niego podpinają się jemu podobni psychopaci. Wracając do incydentu, zginęło 7 osób. Jakie to wszystko jest zachowawcze. Nikt nie powie wprost, że Czosnek zlikwidował ten konwój humanitarny. Albo bardzo mało ludzi to powie. O, może są, bo nie chcę być też aż tak krytyczny. Że było to zaplanowane od samego początku do końca. I te kłamstwa, które na tajachu, przepraszam najmocniej, czy w ogóle ktoś o zdrowych zmysłach może wziąć jakiekolwiek słowa z tamtej strony poważnie? Takiego na tajachu? To już trzeba być naprawdę psychopatą numer jeden. W ten sposób, drodzy Państwo, jak najbardziej likwiduje się, bo to najczęściej się tyczy nie tylko korpusu humanitarnego, ale i również dziennikarzy. Po to, by pozbyć się możliwości przekazu. Będzie tylko jednostronny przekaz. Od nich samych. Pan Netanjahu. Pan Netanjahu. Pan Netanjahu. Swołoszo jedna ty.
Ty będziesz miał wyjątkowo długi okres w piekle, przy temperaturze najwyższej, a twoje jęki będą słyszalne wszędzie. Gnido i tym podobne gnidy. Ale przecież, drodzy Państwo, zrobił się waj teraz, tak? Ale kto poruszył mękę od tylu lat, drodzy Państwo, ponad 50 lat, ponad 50 lat, Palestyńczyków, których tragedia od tylu lat jest z roku na rok coraz mocniejsza. Czy nad tym tematem ludzie konkretnie się poruszają? Przepraszam, czy ten temat jest poruszany? Ja bardzo rzadko słyszę osoby, które w ogóle mają na ten temat ochotę mówić. Nie poruszam tutaj polskojęzycznego rządu, bo to nie ma nic wspólnego z Polską. To jest po prostu masakra. Natomiast ludzie, którzy prowadzą cokolwiek, jest taki ułamek, który powiedzą wprost, ta nacja niewydrapanych, która morduje od ponad 50 lat Palestyńczyków, a teraz to już jest po prostu holokaust turbo, jest cały czas akceptowana przez te kraje euroatlantyckie i tłumaczona wręcz. Przecież to są ci sami, dosłownie, którzy prowadzą tą wojnę na Ukrainie. To są ci sami. To są ci sami architekci, ci sami stwórcy. Przecież jakby nie było tego, wymyśliliby coś innego. To nie jest tak, że oni przestaną, ponieważ BRICS odciął się, jest taka bariera, że ich szanse są coraz mniejsze, a uważam, że nie ma żadnych. Dla nich jedynym wyjściem sytuacji jest naciśnięcie, a to już jest koniec. Jest to możliwe. Ponieważ po tamtej stronie właśnie są psychopaci. Tam nie ma normalnych ludzi. I jeszcze weźcie pod uwagę, że starszyzna, która nie ma nic do stracenia, trzyma łapy na tych przyciskach. Mówią tam, pewne pogłoski chodzą, że oni tam mają swoje jakieś siedziby na innych planetach, na Księżycu i tak dalej. Być może. My na ten temat nie jesteśmy w stanie zbyt dużo wiedzieć. Być może. Tylko powiedzcie mi, jakim trzeba być totalnym psychopatą, żeby mieć takie skojarzenia, żeby mieć taki cel. No mają cel. Eksterminacja, by zostawić tylko 500 000 000. I przypuszczam, że w najbliższym czasie dojdą do wniosku, że to i tak za dużo. Drodzy Państwo, będziemy teraz za przeproszeniem gadać na temat tego stworu, który zabił Polaka. I to tak jak, drodzy Państwo, ze Smoleńskiem. A jeszcze raz powtarzam. To nie chodzi o akurat, że znalazł się tam Polak. Nie powinniśmy tego brać pod uwagę. Każde życie jest ważne. Tylko skupmy się dokładnie nad tym, kto to robi, dlaczego to robi i co należy zrobić, by te osoby poniosły, ten stwór poniósł zasłużoną końcową karę. Nad tym trzeba się zastanowić, a właściwie wypowiedzieć. Nie zastanowić, to się nie ma razem zastanawiać, przepraszam. Wypowiedzieć, konkretnie. No ale przepraszam bardzo. W
Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych? Przecież ten stwór jest przez nich finansowany. Ten stwór trzyma za mordę wszystko. Ten stwór, drodzy Państwo, doprowadził do totalnej amnezji umysłowej poprzez strach. I teraz, drodzy Państwo, bo widzę z tego, że ciężko mi się zatrzymać. Miałem poruszyć temat szybciutko, a mianowicie Marka Piotrowskiego, który urodził się w 1964 roku. Sportowiec. Z krwi i kości. I nie dlatego, że doznał choroby, która się rozpoczęła moim zdaniem w 1992 roku. Niektórzy twierdzą, że w 1994, bo do 1996 jeszcze walczył. I nie mam zamiaru absolutnie poruszać jego tematu, by coś samemu uzyskać, bo tego nigdy nie robiłem i tego nie zrobię. Brzydzę się tym. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ inni to robią. Robią to osoby, które nie mają nic wspólnego ze sportem, z honorem, z wartościami, z dumą. Wstań i walcz. To jest słowo, drodzy Państwo. Ogólne. Bardzo ważne. Nie tylko dotyczące się w sferze sportu. Tak, on tak twierdził. I teraz są tacy jak Gala. MMA. Przez Borka prowadzona. Z tymi najmanami, srajnami, pierdzianami, zasrańcami. To jest skandal. To jest skandal, że w ogóle coś takiego istnieje, bo jest to, jeszcze raz powtarzam, totalne zaprzeczenie sportu, wartości, honoru. To jest gorzej niż burdel. Ktoś, kto uczestniczy w czymś takim, to takiemu, drodzy Państwo, nie należy podać ręki. I wy próbujecie tutaj klejać Marka Piotrowskiego? Ten człowiek był bardzo skromny, pracowity, nieugięty, wartościowy. Wykorzystują jego chorobę, że dzisiaj pewnych rzeczy z pewnością nie rozumie. Opowiem króciutko, drodzy Państwo, pokazując pewne rzeczy. Akurat niedaleki jest od mojego rocznika. Jednak mimo wszystko 3 lata to jest sporo. 3 lata to jest sporo, jeżeli się ma około 20 kilku. Więc akurat troszeczkę żeśmy się mieli. Bardzo niewiele. Bardzo niewiele. Proszę uprzejmie. Zaczynamy od początku. Nie mam nic przeciw przegrywaniu. Nie czuję żadnej niechęci czy urazy. Takie są reguły gry. Czasem wygrywasz, czasem przegrywasz. Drodzy Państwo, Marek Piotrowski, jeszcze raz powtarzam, był człowiekiem naprawdę skromnym. To nie jest publicite. Są to realia. Mówiąc w ten sposób, czasem przegrywam, czasem wygrywam. On wszystko wygrywał. I śmiem twierdzić, że gdyby nie ta choroba, która moim zdaniem zaczęła się już przed 92 rokiem, nie miałby żadnej porażki. I zaraz Państwu wytłumaczę dlaczego. Marek Piotrowski, poza tym, że był wielokrotnym mistrzem polskim, to był 9-krotnym mistrzem świata
full kontakcie. Oni to nazywają kickboxingiem, ja wolę nazwać to... Nie mam nic przeciw przegrywaniu. Wolę to nazwać full kontaktem. Wielu ludzi, którzy miało z nim do czynienia, nie mogło się nadziwić, jak to jest możliwe, by być tak konsekwentnym i pracowitym, jak Marek Piotrowski. Oczywiście wykorzystano go, jak zawsze, że w momencie, kiedy zaczął chorować, szybko zabrakło pieniędzy na leczenie. Czy ktokolwiek się pochylił nad nim? Jeżeli tak, to tylko dla własnych interesów. Dla własnych interesów, drodzy Państwo. Ja się pytam, dostał order odrodzenia Polski. Taki człowiek, takim tytułami, bo uważam, że w tym okresie był najlepszy na świecie. Nie było większego. I to trwało długo. 44 walki, 42 wygrał. 21 stoczył w boksie. Wszystkie również wygrał. To jest coś nieprawdopodobnego. Do 90 praktycznie drugiego roku wygrywał wszystko. I teraz tak. Spotykał się z największymi gwiazdami, takimi jak tu zaraz pokażę. Proszę uprzejmie, nazwano go Punisherem, czyli niezwyciężony, niszczyciel. Z Donem Wilsonem, przypominacie sobie Dona Wilsona? Don Wilson brał udział również w filmach Bruce'a Lee. Rick Rufus w 89 roku go pokonał przez nokaut. Rick Rufus był nieprawdopodobny. Dopóki nie spotkał Marka Piotrowskiego. Następnie. Rob Kaman. Również 92 rok. To są daty, w którym dwa razy przegrał. Ponieważ w 92 roku był rewanż Rufusa i w 92 roku była walka Kamana. Kaman miał troszkę inny styl. Kaman wygrał z Rufusem. Natomiast był jeszcze bardzo znany Józef Warchoł. Zmarł w 2015 roku. Również rewelacyjny. Był też mistrzem świata. I on wygrał, drodzy Państwo, z Rufusem. Jak pamiętam, chyba wygrał też Kamanem. Natomiast Piotrowski wygrał Warchołem. Więc śmiem twierdzić, że Marek Piotrowski, gdyby nie choroba, która według mojego mniemania zaczęła się kapkę wcześniej przed 92 rokiem, bo do tego czasu wszystko było wygrane, czyli 42 walki i to najczęściej przez nokaut w swojej większości totalnej, jak i również w boksie. Ta choroba, która od strony wizualnej zaczęła się od wymowy. Zaczął niewyraźnie mówić. Potem przerzuciła się na ciało. Czyli mówiąc krótko, tracił kontrolę. Nie miał tego balansu. To jest troszkę jak po Jaime Medina. Nie będę pokazywał Marka w późniejszym etapie. Jest to bardzo przykre. I być może dla niego również by było. Nie chcę tego robić. Chcę patrzeć na niego jako na zwycięzcę, bo był nim do samego końca. I ja wyjaśnię, drodzy Państwo, dlaczego przegrał te dwie walki z jedną osobą, którą wcześniej wygrał, a z drugą osobą też w 92 roku, w którym wygrał Rufus, jak i również Warchu.
A oni polegli przed Markiem Piotrowskim. Ponieważ jeżeli pewne rzeczy zdrowotne i to jeszcze typu ruchowego zaczynają mieć swoje już minimalne objawy, to na tym poziomie, drodzy Państwo, wystarczy tylko troszeczkę. Tylko troszeczkę. I teraz tak. Taką kondycję, jak miał Marek Piotrowski, to oczywiście są zeznania ludzi, którzy byli przy nim, to mało kto widział. On 12 rund i nie schodził zmęczony. I nie schodził zmęczony. Nieprawdopodobna kondycja. Więc rozumiecie, przy tego typu przypadłościach, tym bardziej, że w tym czasie, w 92 roku był młodym człowiekiem, jeszcze mógł ładnych poro lat być na samej górze. Przypominam, że do 40 któregoś roku akurat w tych sztukach walki bez problemu można być na najwyższym poziomie. Był daleki od tego, 64 rok. Pokażę Państwu jego dewizę, której się zawsze trzymał. Tak, był nazwany Punisher, niezniszczalny, czy niszczyciel, niszczyciel. Nie było na niego siły, po prostu zwyczajnie. Wszystko wygrywał i to z reguły przez nokaut. Bardzo widowiskowo. I w sumie, powiem Wam otwarcie, jak widziałem praktycznie wszystkie jego walki, to wychodziło to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Przychodzi w życiu człowieka czas, kiedy dźwiga krzyż naciągnięty bólem, cierpieniem, niespełnionymi marzeniami, brakiem radosnych perspektyw. Często ten krzyż go przygniata. Ciężko jest wtedy wstać, znaleźć sens dalszej egzystencji. Ale ja Ci mówię, wstań i walcz. To Twoje życie, Twój największy skarb. Zawodnik występujący szczególnie w sportach walki, sztukach walki, powinien mieć taką dumę, która nie pozwala Ci na to, żeby się poddać. Wiem, że to czasami jest wbrew logice, że to jest absurdalne i szalone, ale nikt nie powiedział, że fajterzy nie są szaleni. Nigdy nie poddawaj się. Nigdy nie rezygnuj wbrew temu, co dzieje się wokół Ciebie. Musisz zawsze iść drogą, którą wybrałeś i zawsze wierzyć, że kiedyś dla Ciebie zaświeci słońce. Ja wierzę w drogę krzyża, że musisz coś poświęcić, żeby czegoś móc dokonać, doświadczyć. Odetnę tylko, nic nie powiem. Proszę posłuchać następnego cytatu. Nigdy nie poddawaj się, nigdy nie rezygnuj wbrew temu, co dzieje się wokół ciebie. Musisz zawsze iść drogą, którą wybrałeś i zawsze wierzyć, że kiedyś i dla ciebie zaświeci słońce. Drodzy Państwo, tutaj jeszcze pokażę Wam Władimira Putina. Nie bez kozery to pokazuję. Bruce Lee, właśnie zwróćcie uwagę na te filmy. Z pewnością je znajdziecie. Rzeczy pokazywane, które są tak naprawdę niemożliwe. Jeżeli się chce, to można bardzo dużo. Potrzeba przede wszystkim odwagi.
i dużo pracy. Wiary w to, co się robi. Jakże ciężko jest dzisiaj mieć wiarę, mając to wszystko naokoło siebie. To były inne czasy. Lata 80., 90., inne czasy. Dzisiaj trzeba być wyjątkowo silnym, by w tym syfilisie, drodzy Państwo, w tym szambie, w tym bagnie, za przeproszeniem, móc pływać. Ale my się nie poddamy. My się nie poddamy. I ten człowiek, którego tu pokazałem, jest przykładem właśnie tej walki. On się też nigdy nie podda. Numer jeden dzisiaj. Numer jeden na świecie. Śmiem to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Ale wywodzi się. Widzieć czosnek. To wam najbardziej pasuje. Nie powinienem chyba robić innego programu. Aczkolwiek mam trochę wiadomości. Nie powstrzymam się niestety. Muszę pokazać to przeciwieństwo. Czyli cwaniactwo, tchórzostwo, manipulacje. Tym, czym brzydzi się prawdziwy człowiek. Kiedyś się ręki takim nie podawało. Dzisiaj podaje się swojej większości wszystkim, a najbardziej tym, od których możemy coś zyskać. A zyskuje się z reguły od tych, którzy mają władzę, a władzę mają psychopaci. Więc kim trzeba być, by na to przystać? Słuchajcie, pokażę wam jeden fragment, bardzo ważny fragment. Zawsze jakoś tak dziwnym zbiegiem okoliczności dzielone. Byście w poprzednim życiu. Ja ostatni raz pamiętam, byliśmy na lutrze. I teraz tak, drodzy Państwo. Jest to film. To nasze filmy, przepraszam. Program Real 24. Mamy tutaj Łęckiego, reżysera. Rola i Szczęść Boże. Co z tą Polską? Debata. Kto rzekomo ma debatować? Poza nami plecami, jak zwykle. Tak to się odbywa. Tu jest narrator, a głupi Polak siedzi i słucha i jeszcze klaszcze. Łapy obciąć to mało powiedziane. No, trzeba było nogi ter, bo inaczej klaskałby stopami. Tak wygląda dzisiaj obraz. Skarłowaciałych ludzi. Tak wygląda właśnie obraz. I tu puszczę wam kawałeczek. Posłuchacie sobie, na czym robi się, albo na czym, tak, powiem to w sposób brutalny. Na czym robi się patriotyzm? Niech tak będzie. Podszedliśmy. Świetny zresztą film. Polecam wam bardzo serdecznie. Więc czekamy teraz na Gierwałt. Panowie, co się dzieje? Co się dzieje w Polsce? Edukacja, wyrugowywanie żołnierzy niezłomnych Jana Pawła II, Wołynia, cała tak naprawdę historia, ta patriotyczna, ta propolska, idzie do kosza. Na to wszystko najeżdżają radykalnie antypolskie produkcje, wcześniej Grodno, Zapisu, Patriotyczny PiS, takie właśnie produkcje kreował. Teraz wjeżdża ta Biała Odwaga, też wcześniej przez PiS i PiS tak naprawdę finansowana. O co chodzi? Czy to już jest tak naprawdę... To jeszcze dodajmy do tego te antyszlacheckie produkcje telewizyjne i kinowe. To zacznijmy od pana posła. Niewątpliwie mają swoje edukacją. Uroki, ale chodzi o to, żeby historia Polski była maksymalnie odpychająca, nieatrakcyjna. I myślę, że zawsze o to chodziło, że te historyczne filmy, które w Polsce powstawały. Oczywiście, że o to chodziło. Zgadzam się zupełnie, że Szczęść Boże. I kto to mówi? Kto to mówi, drodzy Państwo,
Tu usłyszeliście, co powiedział Roland a propos JP2. Zaliczył jej do tych. Zaliczył tych prawdziwych Polaków, jak żołnierzy niezłomnych. Jeszcze raz to powtórzę. O. Tak, to antypolskie produkcje, wcześniej Grodno. Panowie, co się dzieje? Co się dzieje w Polsce? Proszę, edukacja, wyrugowywanie żołnierzy niezłomnych Jana Pawła II, Wołynia. Proszę bardzo. Jest to wrzucenie do kosza żołnierzy niezłomnych Wołynia i JP2. Czy sądzicie, że w tym czasie obecnym, bo to jest bardzo świeże, tu jest 17 godzin napisane, w tym czasie obecnym, z tą świadomością, na takim poziomie politycznym, można uważać, że pewne osoby nie mają świadomości, co mówią? No nie, ja już mówię to prześmiewczo, bo wiemy, kim oni są i dla kogo pracują. Odwracają totalnie kota ogonem, tak jak to mówił świętej pamięci Albin Siwak, wielokrotnie. I teraz, drodzy Państwo, wyszedł film, który przesłuchałem i dużo wcześniej on wyszedł. To nie chodzi o to. Ta osoba, pan reżyser Łęcki, o, to był ten film. Ja może powiększę. O. Tutaj to zdjęcie. Tytuł jest Premortem. Film krótkometrażowy o Katyniu. Reżyser Łęcki. Taka. I kto występuje u niego? DeLong. Tyszkiewiczowa. Tak, drodzy Państwo. Co się przejawia w tym filmie? Pokazanych jest kilku oficerów, którzy przed egzekucją wspominają ostatnie chwile. I na tych właśnie przemyśleniach wśród tych oficerów widnieje, drodzy Państwo, zdjęcie, portret, jak to woli, Piłsudskiego. I co padło w tym filmie? Czy prawdziwi zbrodniarze przez tego reżysera zostali wymienieni po imieniu? Nie. Nie. Ja wam teraz to wytłumaczę. Po swojemu, jak zwykle. Od początku. Proszę bardzo. Przez blisko 50 lat swoich rządów w Polsce komunistyczna władza ukrywała przed społeczeństwem prawdę o Katyniu. To było w jego filmie na zakończeniu. Następnie. Strona rosyjska do dziś nie chce uznać mordu za zbrodnię wojenną. To ja przypominam, że Putin wielokrotnie mówił, że w Katyniu mordował Czosnek NKWD-owski, który oprócz Polaków wymordował niebotyczną ilość Rosjan. Niebotyczną ilość Rosjan. Nie zostało to wspomniane. Pani Łęcki, w takim towarzystwie się wcale nie dziwię, że panu się zapomniało. Dalej. W wyniku egzekucji dokonanych przez radziecką tajną policję, tak to nazwał, NKWD, radziecką tajną policję. W kwietniu 4 maja 1940 roku śmierć poniosło blisko 30 tysięcy oficerów Wojska Polskiego. Żaden ze sprawców masakry nie poniósł odpowiedzialności za swój czyn. Panie Łęcki, to są ci sami, co dzisiaj zarządzają za oceanem. Tak, to są ci sami, to są
Te same mycki, te same osoby, które to sponsorowały i sponsorują dalej. Nie było nic na ten temat. Natomiast kultę JP2 w tym programie plus winnie Piłsudskiego, to ja mam do pana pytanie, panie Łęcki, jak i również do tych dwóch. Czy jeżeli te osoby miałby kult Piłsudskiego, panie Łęcki, to Zelmana, to zostałyby zlikwidowane w Katyniu? Nie odpowie mi pan. To ja panu odpowiem. Oczywiście, że nie. Ponieważ to była sanacja. To była czosnkowa, zbrodnicza organizacja Piłsudskiego, Zelmana. Tak. Więc to, co pan przedstawiłeś, to się mija w ogóle jakąkolwiek rzeczywistością. Mówiąc delikatnie. Jeszcze raz to powtarzam, bo to jest ważne. Gdyby oni, tak jak pan przedstawiłeś się, hołdowali Piłsudskiego, pan widocznie to robisz, łącznie ze swoimi kolegami. Jeżeli to się odnosi również do P2, to jest zupełnie logiczne. To w tym momencie te osoby nie poniosłyby absolutnie, ale absolutnie żadnych konsekwencji. Wręcz przeciwnie. Tworzyliby człon wykonawczy, a nie stanęliby przed egzekucją. Jeszcze raz powtarzam, panie Łęcki, że sanacja i endecja to są dwie różne rzeczy. Te osoby dobrze wiedziały, dobrze znały prawdę, bo to było dokładnie w momencie, kiedy wojna wybuchła, ja przypominam, bo Piłsudski wyciągnął kopyta w 1939 roku. W 1938 czy 1939, już nie pamiętam. Przepraszam najmocniej. Piłsudski, ja pomyliłem Dmowskim, w 1935. Bardzo przepraszam. W 1935. Dmowski w 1939. To nie chodzi o to akurat, bo daty człowiekowi się te trochę mylą, za dużo jest wiadomości. Natomiast kontynuacja bloku, który zrobił przewód majowy, to był właśnie Zelman, Piłsudski i ci, co zostali, drodzy państwo, też stworzyli ten blok. Natomiast było dużo ludzi z bloku endecji, czyli Romana Dmowskiego, Halera, Rowadowskiego. I takie osoby ginęły z rąk czosnkowych. Jak najbardziej. Ja nie widzę kompletnie, by ten problem katyński był przez pana rozwiązany, panie Łęcki. Wręcz przeciwnie. Ja tu widzę, jeszcze raz powtarzam, wznoszony kult JP2, jak i również Zelmana Piłsudskiego. Towarzysza panienka też jest oczywiście podszyta kultem Piłsudskiego. Dlatego tak chętnie u niej się zbieracie. Na ten czerwony dywanik wszyscy. Dlaczego o tym mówię, drodzy państwo? Z prostej przyczyny. Ponieważ te osoby twierdzą, że to nie zostało odkłamane. Te osoby twierdzą, że Rosja ciągle tłumaczy się, że to Niemcy. Jakie to wszystko jest, drodzy państwo, naprawdę pruderyjne. Czy uważacie, że gdybyście wy, słuchacze, w swojej większości znali prawdziwą historię, oni by sobie na to pozwolili? W ten sposób kpią i plują na Polaków prawdziwych. Prawdziwych? Pytanie jest z urodzenia. Ale czy prawdziwych z mentalności, skoro dajecie sobie, a wręcz otwieracie gęby, żeby lepiej wleciało?
Dlatego ta moja złość jest tak duża. Dlatego ci pokazałem dwie skrajne rzeczy, drodzy Państwo, tutaj, by każdy zrozumiał, co to są wartości, co to jest mądrość, honor, co to jest serce, rozum i odwaga, ale zawsze powtarzam, podyktowana mądrością. Rozum jest nim, oczywiście, rozum. Rozum, drodzy Państwo, jeżeli jest siła, a nie ma rozumu, no to doprowadza również do tragedii. Nie zawsze siła idzie na równi z odwagą. Nie zawsze. To też są dwie różne rzeczy. Zresztą powiem Wam otwarcie, jeśli już nie ma rozumu, serca, a jest tylko odwaga, owszem, to jest najważniejsze, ale też nic nie zrobimy. W szczególności, jeśli nie ma czasu. Dobiliśmy godziny. Zaraz zobaczymy, drodzy Państwo, bo myślę, że powinniśmy skończyć. Tak, tu mamy już poza sobą. Zapomniałem skompletować. Tak, to co obiecałem wcześniej. Posłuchajcie sobie to. To jest dopiero żenada. Totalna żenada. Mówiłem to we wczorajszym programie, ale obiecałem, że pokażę materiał. Straszenie nas. Będzie szantażowanie nas. To już się zaczęło. Popatrzcie Państwo, to co postanowił zrobić premier Tusk. Czyli wpisać drogi, przejścia graniczne, linie kolejowe jako infrastrukturę krytyczną. I dodać jeszcze, że prawda, jeżeli ktoś nie chce, żeby tam takie rozwiązania zastosowano, no to prawdopodobnie można przypuszczać, że on będzie sprzyjał Rosji. Nikt przy zdrowych zmysłach w Polsce Rosji sprzyjać nie chce i nie będzie. Bo jest to państwo zbrodnicze i napastnicze. Natomiast jeżeli chodzi o nasze prawa obywatelskie, o obronę naszych interesów, to musimy znaleźć do tego jakieś skuteczne środki. Jeżeli rząd nie chce z ludźmi rozmawiać, którzy zrobili, który to był miesiąc, kiedy był strajk ostrzegawczy przewoźników wokół Warszawy, w marcu, ponad 100 ciężarówek. Teraz nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie sprzyjał Rosji. Oczywiście, zgadzam się z tu złotoustym bosaczkiem. Nazwisko, być może też zmienione, bo oni często zmieniali jajko. Panie jajku, nikt przy zdrowych zmysłach tego klucza rasowego nie będzie sprzyjał Rosji. Dobrze się wyraziłem, panie jajku? Dobrze. A teraz pokażę, jakim lewakiem jest pan jajko i cała Konfederacja, która przewyższa o dużo bardziej deklarowanych lewaków. O czym wspominałem wczoraj. Już sekundkę, zaraz to znajdę, gdzie ja to miałem. O, chyba wcześniej, a nie, tutaj chyba. Tutaj jeszcze oczywiście jest, o, proszę uprzejmie, szczęść Boże. Czy Putin jest mordercą? Odpowiada Grzegorz Braun. Jak myślicie, jak odpowiedział? No tej samej narracji, co jego kolega, złotousty. Nie będę tego puszczał, bo już puszczałem. O, właśnie. I posłuchajcie, to jest rewelacja. I tym zakończymy. Dobijemy tylko do odpowiedniej minuty. Konkurentom. Ja jestem w opozycji, więc wszyscy w sumie nie mogę to... W 20 w wyborach prezydenckich 6,78, tak? Dostałeś? Możliwe, nie? Tak, no ja starałem się przygotować. Myślisz, że kiedyś uwiedziesz 10 milionów Polaków? Wolałbym przekonać. Cofam pytanie. Myślisz, że kiedyś Krzysztof Bosak przekona 10 milionów Polaków i zostanie prezydentem naszego kraju? Jeśli wystarczy tylko tyle, to myślę, że to jest możliwe.
A w przyszłym roku, rozumiem, będziesz na liście. To zależy od prawyborów, które chcemy zrobić w Konfederacji. Ale rozumiem, że liczysz, że koledzy... No prawybory to prawybory. Niech wygra najlepszy. Dobra. A jako prezydent, tu wchodzimy na ten grunt, który jest pewnie... Przypominam ci, że miałeś zostać moim wyborcą, jeśli wystartuję w wyborach. A skąd wiesz, na kogo ja głosowałem? Nie wiem, mam nadzieję, że na mnie, bo jesteś prawdomówny. Obiecałem ci, Krzysztof, chyba z 18 lat 18 lat temu mi obiecałeś, że jak startuję, to zagłosujesz. Pamiętam. Mam nadzieję, że zagłosowałeś. Jako prezydent podpisałbyś ustawę o powszechnej dostępności pigułki dzień po? Drodzy Państwo, wolałbym przekonać się. Do czego? Do klucza rasowego, którego tu prezentuje złotoustny? Do tego chcesz przekonać swoich wyborców? Znalazłeś się w programie kogoś, którego nawet nie można skrytykować. Bo nie można. I 18 lat temu składał ci obietnicę. Ty pamiętasz o takich rzeczach. Ty, cwaniaczku, z tańcu z gwiazdami, jak można to nazwać, gwiazdami bardaszanymi. I teraz, po 18 latach, wypomniałeś to, że liczysz na to, że on również dołoży się jako wyborca. Chroń, Panie Boże, od takich ludzi. Chroń, Panie Boże, chroń, Panie Boże, od takich wyborców. Bo to doprowadza do zwarcholenia wszystkiego. To, co jest normalne. I czy zmieniają się poglądy? Macie tutaj najlepszy przykład. Czosnek nigdy nie zmienia swoich poglądów. Czosnek nawet po 18 latach, jak tu pokazał, złotoustny, będzie mówił tak, by jego interes był najważniejszy. Absolutnie nie polski, absolutnie narodowo-chrześcijański. Oduczcie się i zrozumcie, że tego typu szaty to jest tylko po to, by ukryć to, co jest pod nim. Pod nimi. A co jest? No po prostu obrzezane klimaty. I nic poza tym. I tym miłym akcentem życzę Państwu wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. I jak zawsze na koniec przedstawię to, co powinienem. Więcej komentować tego nie ma potrzeby. Miłosierdzie walczące i Jezus Chrystus na białym koniu. Siła, niezłomność, prawda, dyktatura w kierunku dobra. Bogiem.